pierwszy z numerem 22 Jakub Wrombel. To jest, moi drodzy, na razie trzeci bramkarz Śląska, polski Neuer, jak go nazywają, utalentowany, także z pewnością będziemy mieli jeszcze wiele z niego pociechy. Pewnie niewielu z nas nawet mnie nie zna, gdyż dołączyłem do drużyny z młodej klasy. Dlatego też zapraszam na mecze pierwszej, jak i drugiej drużyny. Hej, Śląsk! Z numerem 23 Jakub Więzik! Również jeden z przedstawicieli młodego pokolenia, ale już gra od czasu do czasu w pierwszym składzie. Czeka na pierwszą bramkę. Witam was bardzo, wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam wszystkich bardzo na mecz w czwartek, w przyszły czwartek. Bądźcie wszyscy, zaśpiewajcie ze mną. WKS! Śląsk! WKS! Śląsk! WKS! Śląsk! 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 Z numerem 29 Paweł Uliczny! Kolejny przedstawiciel młodego pokolenia, młody Wilczek, 18 lat zaledwie, pomocnik. Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na mecze Śląska przy Alei Śląskiej. Aż się zrymowało. Numer 30 Kamil Dankowski. 17 lat, pomocnik, urodził się w Dusznikach, czyli z pewnością ma zdrowe płuca i z pewnością te płuca zostawi dla ukochanego WKS-u Śląsk Wrocław. Dobry wieczór wszystkim. Jestem tutaj najmłodszym zawodnikiem, więc proszę o jak największe mnie dopingowanie i naszej drużyny. WKS! Numer 32 Marcin Przybylski. 18-letni napastnik, brązowych medalistów T-Mobile Ekstraklasy. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na Aleję Śląską na mecze Śląska Wrocław. WKS! Numer 31 Robert Menzel. Obrońca Śląska Wrocław już ma za sobą debiut w pierwszym składzie WKS-u. Witam wszystkich serdecznie. Witam serdecznie. Po raz kolejny mam okazję się tutaj prezentować przed wami. Mam nadzieję, że w tym sezonie uda mi się też zaprezentować na boisku, bo chyba to jest najważniejsze. Myślę, że mogę mówić tutaj w imieniu całej drużyny, że bardzo liczymy na doping, na obecność na stadionie. Myślę, że nie zawiedziecie. WKS! No! Z numerem 2 Krzysztof Ostrowski. Doskonale wam znany pomocnik Śląska w rundzie wiosennej wystąpił w 18 z 21 spotkań w pierwszym składzie. Popularny Ostry przemówi już teraz. Witam wszystkich. Cieszę się bardzo, że przez kolejny rok będę mógł reprezentować barwy Śląska Wrocław. I mam nadzieję, że ten sezon jak ostatnie będzie obfitować w wiele emocji i sukcesów. I tego sobie życzę i tego samego życzę wszystkim kibicom. Dzięki. Z numerem 3 Adam Kokoszka. Obrońca Śląska przyszedł do nas w poprzednim sezonie i od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, defensor WKS-u.
Jestem w czwartym klubie, jeszcze takiej prezentacji przy takiej publiczności nigdy nie miałem. Mam nadzieję, że was nie zabraknie na stadionie, a my zrobimy wszystko, żebyście w dobrych humorach wracali do domu. Z numerem czwartym, Amir Spachicz! Wiedziałem, że tu najgłośniej będą dziewczyny piszczały. Amir Spachicz, bośniacka krew. Kibice Śląska kochają go za ambicje i waleczność, nieustępliwość. Witam serdecznie i zapraszam na nasz kolejny sezon. WKS! Z numerem piątym, Waldemar Sobota. Goli 7 asyst w poprzednim sezonie, jeden z najlepszych zawodników, z jednej z najładniejszych bramek w poprzednim sezonie w meczu Śląska z Podbeskidziem, ponad 100 występów w drużynie WKS-u. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie, fajnie, że tutaj się w takiej ilości zebraliśmy. Dziękuję za doping i pozdrawiam wszystkich kibiców Śląska. Hej Śląsk! Z numerem dziewiątym, Sylwester Patejuk! To jest autor najszybszego gola w poprzednim sezonie dla Śląska. W 97 już sekundzie spotkania pokonał bramkarza krakowskiej Wisły. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się niezmiennie, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w otwarciu nowego sezonu i być tutaj z kibicami Śląska. Mam nadzieję, że będziecie tak samo super nas dopingować jak do tej pory. Pozdrawiam serdecznie. Numerem dziesiątym, Mateusz Czetnarski! Perfekcyjny wykonawca rzutów karnych w poprzednim sezonie, 4 gole, 3 z 11, w tym czwarta bramka po dobitce rzutu karnego. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam was po raz trzeci, mam nadzieję, że po raz trzeci na naszych szyjach zawisną medale. Dziękuję bardzo. Numer 15, Rafał Grodzicki. Moi drodzy, tutaj wielki aplauz dla Rafała. Nie ma go tutaj niestety dzisiaj. Razem z nami jest w szpitalu, przeszedł operację. Doznał kontuzji na zgrupowaniu w Austrii w meczu z czeską Duklą Praga. Wielkie brawa dla Rafała. Jest z pewnością z nami duchem. Rozmawiałem przed prezentacją z lekarzem Śląska, doktorem Wojciechem Schneiderem. Mówił, że rehabilitacja Rafała potrwa od miesiąca nawet do dwóch, ale liczymy, że wróci szybko do gry i wzmocni nasz zespół. Jeszcze raz wielkie brawa, Rafał Grodzicki. Z numerem 16, Dalibor Stefanowicz. Jeden z podstawowych zawodników w poprzedniej rundzie Śląska również wreszcie się przełamał z 3 bramki dla WKS-u. Dobry wieczór Wrocław, dobry wieczór wszystkim. Dziękuję bardzo za najlepsze kibicowanie. Jesteście najlepszy w Polsce. Z numerem 17, Mariusz Pawelec. Jego znak rozpoznawczy to liczba wślizgów, dzięki czemu oczywiście gasi w zarodku akcje skrzydłowych, którzy zagrażają bramką Śląska. Witam wszystkich serdecznie. Chcę was zaprosić na wszystkie nasze mecze i prosić o dużą liczbę kibiców, a także o bardzo głośny doping. Pozdrawiam wszystkich. Hej Śląsk! Z numerem 24, Tadeusz Socha! Bywać
27 meczów w poprzednim sezonie, 21 w podstawowym składzie. Rekordzista, jeśli chodzi o kartki żółte w drużynie, aż 13, ale to wynika z tego, że za wszelką cenę broni dostępu do bramki WKS-u. Witam serdecznie, cieszę się, że to już kolejny sezon spędzony tutaj, wcześniej przy Oporowskiej, teraz przy Alei Śląska. Mam nadzieję, że tych sezonów, tych spotkań będzie jeszcze wiele i już się nie mogę doczekać na następnego spotkania. Do zobaczenia. Numerem 25 Marian Kelemen. Popularny Marian, przez wielu uważany za jeden z najlepszych zagranicznych transferów w historii Śląska Wrocław. Dziękuję. Serdecznie. WKS w sezonie osiągnie kolejne sukcesy. Liczymy na wasze wsparcie i cieszymy się. WKS! Z numerem 26 Przemysław Kaźmierczak. Jeden z podstawowych zawodników Śląska. Autor najładniejszej bramki w poprzednim sezonie w teamowej Ekstraklasie. Kapitalny strzał z kilkudziesięciu metrów z ruchem Chorzów. Witam wszystkich, cieszę się, że tutaj z wami mogę po raz kolejny być. I zapraszam wszystkich na pierwsze nasze spotkanie w czwartek. WKS! Z numerem 28 Marek Wasilu! Jeden z najwyższych obrońców w T-Mobile Ekstraklasie, 1,96 m wzrostu. Dzień dobry, dziękuję bardzo za miłe przyjęcie. Trzymajcie za nas wszystkich w nowym sezonie. Pozdrawiam. Z numerem 33 Rafał Giniewicz! Waleczny, 17 występów w pierwszym składzie w poprzednim sezonie w drużynie Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki i my wierzymy was, wy wierzcie w nas. Pozdrawiam. Z numerem 6 Tomasz Hołota. To już, moi drodzy, nowe twarze w drużynie Śląska Wrocław przed nowym sezonem. Tomek przyszedł do drużyny WKS-u z Polonii Warszawa. Gorąco go jeszcze raz we Wrocławiu powitajmy! Witam wszystkich sympatyków Śląska Wrocław. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem szczęśliwy, że tutaj trafiłem do takiego klubu ze wspaniałymi kibicami. Do zobaczenia na stadionie. Hej Śląsk! Numerem 7 Sewino Plaku. Kolejny nowy zawodnik w drużynie Śląska. Mistrz Albanii liczy, że jego dobra gra w drużynie WKS-u spowoduje powołanie do reprezentacji swojego kraju. Yeah, I don't know to speak your language, but I want to thank you all that you come here, and I hope that we celebrate again at the end of the season like this. Dziękuję. Albańczyk w drużynie Śląska liczy na to, że będziemy tutaj wielokrotnie świętowali. Będziemy się cieszyli oczywiście z sukcesów WKS-u. Z numerem 12 Dudu Paraiba. Był już królem asyst w polskiej ekstraklasie. Teraz napastnicy Śląska liczą, że będzie im dogrywał piłki, których zmarnować no nie będzie można wręcz. Dziękuję bardzo. Zapraszam na nowe sezony. WKS! No i świetnie Dudu mówi po polsku.
z numerem 19, Marco Paixão. Portugalia, prawdziwy obieży świat. Grał w Hiszpanii, Portugalii, Szkocji, Irania, na Cyprze, teraz zakotwiczył w Wrocławiu. Mamy nadzieję, że na dłużej. Witam Śpiski, viva Śląsk! Nic dodać, nic ująć. Marco Paixão. I wreszcie z numerem 11, kapitan drużyny, piłkarski Wrocław odetchnął, kiedy popularny Milowy przedłużył o kolejne 3 lata kontrakt ze Śląskiem. Kapitanie, ponownie witamy na pokładzie. Witam serdecznie. Naprawdę to jest niesamowite uczucie. 6 rok, już jestem tutaj, zaczynam 6 rok. Wy coraz młodsi, ja coraz starszy. Nie wiem, jak to się dzieje. Postarajcie się, żeby było na odwrotnie. Proszę was o wsparcie dla mojej drużyny, dla waszej drużyny. Proszę również za wsparcie dla Grodzickiego, Rafała, który jest skontuzjowany. Nic więcej nie będę mówił, naprawdę. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Schneider. To jest lekarz WKS-u Śląsk Wrocław. On przeprowadza operację Rafała Grodzickiego. Dobry duch zespołu. Dawid Gołąbek. Fizjoterapeuta WKS-u. No i mistrz breakdance'a w drużynie Śląska, tradycyjnie. Jarosław Szandrocho. Kolejny z fizjoterapeutów. O, proszę bardzo. Zbigniew Słobodzian. Człowiek orkiestra w Śląsku, kierownik drużyny. Panie Zbyszku, dobry wieczór. A co tak słabo? Tomasz Chryńczuk. Trener bramkarzy Śląska Wrocław. Łukasz Czajka. Asystent trenera. Drugi trener Paweł Brylski. Paweł Barelski, drugi trener Śląska. I najważniejsza postać wrocławskiej drużyny. Trener Stanisław Lewy. Dobrý večer, přepraším, že negadám tak dobře po polsky, ale bardzo se těším, že to můžu být s vámi, super kibici. A chtěl bych povědět, že zrobíme všechno, aby jsme i v následné sezóně hráli ve Slovenském pucháři a ve Vrocławiu byli znova evropské pucháři. Děkuji bardzo. Architekt družiny Śląska Wrocław, Stanisław Lewy. Oto jest nasza drużyna. Oto Śląsk Wrocław przed sezonem 2013-2014.
Przepraszam bardzo, jeszcze jedno pytanie mamy do was jako drużyna. Chcielibyśmy jedną rzecz się dowiedzieć i zapytać się. I uważam, że wiele osób w Polsce ma z tym problem, ale no to zaraz się sami przekonamy. Chłopaki ustalają to jeszcze treść piosenki. Za chwilę sobie pośpiewamy wszyscy razem z piłkarzami i sztabem szkoleniowym. Słuchajcie, mamy taką jedną piosenkę, którą uwielbiamy słuchać, jak śpiewacie. I bardzo byśmy chcieli. My może tylko zapoczątkujemy, ale wy byście ją dokończyli, jak dacie radę oczywiście. Dacie radę? No to startujemy, panowie. Piosenka nam towarzyszy przez cały ten sezon. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, tak jak mówiliśmy wcześniej, trzeci sezon i trzeci medal piłkarzy WKS-u Śląsk Wrocław. Nie byłoby tego z pewnością, gdyby nie pomoc sponsorów. Tomek przedstawi teraz dobrodziejów Śląska Wrocław. Z największą przyjemnością zaprezentuję sponsorów. Sponsor tytularny gmina Wrocław. Sponsor główny Tauron. Sponsor strategiczny Piast. Sponsor techniczny Puma. Sponsorzy Coca-Cola Koelner. Partnerzy wrocławski park wodny.